Witam Was serdecznie. Dzisiaj przedstawię Wam takie urządzenie, którego nie polecam robić. Jest to urządzenie z serii obcinam ręce, palce i cokolwiek jeszcze przyjdzie Wam tam na myśl. W tokarkę, w imak zrobiłem uchwyt do szlifierki kątowej. No, mam taką pracę jedną, którą muszę wykonać. Nie można jej za bardzo zrobić z ręki. Dlatego, no cóż, co tu dużo gadać. Konstrukcja z blachy dziesiątki. Oczywiście nie mówię tutaj o jakości spawów, znaczy w sensie ładności, bo nie o to w tym chodziło. I cóż, szlifierka do oryginalnych otworów M10. Śruba M10 z jednej strony, śruba M10 z drugiej strony, oczywiście po dwie nakrętki, żeby można było to skontrować. Dodatkowo jeszcze obejma. To wszystko pospawane na profilu, nie wiem, 50 na 30 chyba. Można byłoby dać grubszą ściankę, ale ja nie miałem, ale to tylko ewentualnie, no jest tu się nie stanie, podłożyłem pod imak płaskownik, jeszcze piątkę, także mam nadzieję, że nie wegnie mi tego profila. No, całość bardzo stabilnie, tu nie ma w ogóle żadnych luzów. Sprawdzone już, tak więc to wszystko działa. No cóż, no taka mała podpowiedź, może ktoś ewentualnie będzie musiał coś takiego zrobić, a nie ukrywając, już momencik, a nie ukrywając, mam śrubę kulową, która jest 25 mm, która jest, no wiadomo, utwardzana, ciężko się to robi, a muszę w niej po prostu naciąć takie poprzeczne otwory, znaczy nie otwory, tylko nacięcia zrobić. Dlatego tutaj mam tarczę z nasypem diamentowym. No i cóż, i to tyle. Pozdrawiam, do usłyszenia. Pamiętajcie, żeby nie robić czegoś takiego, ponieważ możecie stracić zdrowie bądź życie. Pozdrawiam.